wystawa cieszyła się dużym powodzeniem. Otwarliśmy ją z myślą głównie o odbiorcach w wieku szkolnym, tak żeby mogli się dowiedzieć, jak funkcjonuje teatr, w sensie jak działa ten mechanizm, stąd tytuł też wystawy Maszyneria Teatru. Na wystawie pokazywaliśmy historię Teatru Krakowskiego, ale właśnie od strony kulis, tego jak on się zmieniał pod wpływem wprowadzania różnych nowych technologii, jak chociażby właśnie światło elektryczne, jak zmieniała się architektura i zawody w teatrze. To wszystko mogliśmy pokazać dzięki eksponatom, które wypożyczyliśmy z różnych teatrów, instytucji, ale także z naszych zbiorów, ponieważ mamy dość bogatą kolekcję właśnie teatraliów. Ostatnie oprowadzanie będzie taką podsumowaniem całości i na koniec zaprosimy naszych zwiedzających do zagrania w grę typu Escape Room, która tutaj na wystawie funkcjonuje. Jest to po prostu zadanie, trzeba odszukać odpowiednie cyfry, rozwiązując zadania na wystawie i znaleźć zagadkę dyrektora, co próbuje ukryć przed komisją teatralną, czyli takim organem, który funkcjonował na początku XX wieku, przełom XIX-XX wieku w Teatrze Krakowskim. Specjalnie dla naszych zwiedzających na koniec będzie koncert teatralny, muzyki ze spektakli różnych krakowskich. Zagra go Marcin Fedorów, który jest krakowskim realizatorem dźwięku. Dom pod Krzyżem na razie nie będzie miał związku już stricte z teatrem, ale działa tutaj Centrum Interpretacji Materialnego Dziedzictwa i trwają już prace nad kolejną wystawą, tym razem dotyczącą tematu tradycji krakowskich, tego jak się zmienia Kraków poprzez różne rytuały, zwyczaje mieszkańców.